Siemo. Widzieliście, że Skype Dick... Co? Po jakiemu to było? Widzieliście, że skarb Dijkstry w Wiedźminie 3 możemy odzyskać? Dokładnie ten zaginiony skarb, którego to pilnować miał pod łaźniami Bard. A czy wiedziałeś, że jeżeli to zrobimy, usłyszeć będziemy mogli naprawdę sporo unikalnych dialogów, a sam Dijkstra pomoże nam wtedy, kiedy go poprosimy w misji Bitwa w Kaer Morhen. Z drugiej strony, gdyby nie ty, nie odzyskałbym skarbu. Słuchaj, zrobimy tak. Jeżeli nie wiedziałeś, to ten odcinek jest zdecydowanie dla ciebie, bo dzisiaj pokażę ci naprawdę sporo dialogów, których na 99% nie słyszałeś. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi i koniecznie zajrzyjcie na naszego wiedźmańskiego, szefowego Discorda. A my, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. A zaczniemy sobie od omówienia misji Skarb hrabiego Roivena, czyli misji, w której dzieje się naprawdę dużo. Misja ta zaczyna nam się zaraz po misji Spis Cudzołożnic i jest to misja główna, którą każdy obowiązkowo musiał przejść. No jeżeli grał oczywiście Wiedźmina. Czasem oglądacie te odcinki i piszecie, że nawet Wiedźmina nie graliście. Sama misja Skarb Roivena jest naprawdę rozbudowana. Ale tak w skrócie, do Dijkstry ktoś zarąbał 20 ton złota, które ochraniała z jakiegoś powodu cienka ściana cegieł i troll kretyn Bard. A wkurzony Dijkstra wynajmuje nas, abyśmy odnaleźli dla niego to skradzione złoto. My w trakcie prowadzenia tego śledztwa tak naprawdę szukamy Ciri i Jaskra. Przy końcu misji okazuje się, że to Kaleb ma prawdopodobnie teraz to złoto, a Jaskier gnije w pierdlu. Musimy zatem przekonać Kaleba Menge, by ten uwolnił Jaskra i jeszcze oddał nam złoto. Wtedy to Triss wpada na pomysł, żeby skuć ją w kajdany i zaprowadzić do Mengego, który to tylko wtedy nas wpuści do siebie i tylko wtedy będziemy mogli z nim porozmawiać. Niestety jest pewien haczyk. Łowcy czarownic będą torturować Triss, a my musimy im na to pozwolić. Problem jest tylko taki, że jest to potwornie ciężkie do zrobienia. Nie chodzi mi tu nawet o to, że nikt normalny po prostu nie pozwolił torturować Triss i przy pierwszej okazji tam zarzucił petardę w grupę łowców czarownic, ale o to, że nawet jeżeli chcesz to zrobić, to dialogi są tak nieoczywiste i tak pełne pułapek, że żeby realnie doprowadzić tę misję do końca według planu Triss, który zakładał, że jest ona torturowana, a my wyciągamy informacje od Kaleba, naprawdę się trzeba ostro napocić. Misja jest strasznie i to naprawdę strasznie rozbudowana dialogowo i znajdziemy tam sporo unikalnych scen. I chociaż z początku pomysł był, że miałem wam pokazać w tym odcinku wszystkie opcje dialogowe, to ostatecznie okazało się, że odcinek trwałby 1,5 godziny, więc po prostu od razu przejdźmy do sedna. Zacznijmy sobie od najważniejszego, jak odnaleźć skarb hrabiego Roivena. Żeby to zrobić, musimy, tak jak już powiedziałem, oddać Triss łowcom czarownic do tortur. A to znaczy, że zaraz po wejściu musimy pozwolić nazwać Triss d***ką, a potem przy drugiej opcji dialogowej wybrać będziemy musieli albo drugą, albo pierwszą opcję. Jeżeli wybierzemy drugą opcję, to ta doprowadzi nas do dodatkowego dialogu. Tam będziemy musieli wybrać opcję pierwszą, bo druga i trzecia zakończy się oczywiście niepowodzeniem. Zabraniam ci zaczynać tortur bez mnie, rozumiesz? Więc w płomieniu nasze grzechy spłoną. Tak, bez tortur. Co? Uroki rzuca skurwysyn! Na niego! Akcji, kiedy wszyscy patrzą, no nie najlepszy pomysł. Jeżeli natomiast zamiast akcji wybraliśmy opcję pierwszą, będziemy mogli stanąć twarzą w twarz z Kalebem. Tam będziemy stać przed tyloma opcjami dialogowymi do wyboru, że to jest aż niepojęte. I dopiero tutaj robi się naprawdę niebezpiecznie, ponieważ jak dobrze wiemy, żółte opcje w Wiedźminie oznaczają akcję i decyzję, a białe w 99% oznaczają, że nasza wypowiedź czy nasze pytanie nie będzie miało jakiegoś większego znaczenia. Ale nie tym razem. Twórcy z jakiegoś powodu postanowili nas tutaj sprankować. I kiedy na przykład tutaj wybierzemy czwartą opcję dialogową, która nie miała mieć żadnego znaczenia, zacznie się pieprzony młyn. Najpierw każ swoim chłopcom zostawić Triss w spokoju. Nie ma mowy. Suka ma wyć z bólu. Próbowałem grzecznie. Nie to nie. Straż! Do mnie! Więc czwartej opcji nie wybieramy. Trzecia i druga oznaczać będzie dodatkowe dialogi. Kaleb poprosi nas wtedy, abyśmy napili się wina, co jest kolejnym podstępem. Wypada to uczcić toastem, nie sądzisz? Ciężko jest niestety na to się zgodzić,
na to wypicie wina, a to ze względu na fakt, jak bardzo na to nalega, abyśmy się tego wina napili. W pewnym momencie i przy odpowiednich wyborach zagrozi nam nawet, że jeżeli tego wina nie wypijemy, to nie wyjdziemy stąd żywi. Nie mam ochoty. Albo się napijesz, Wiedźminie, albo nie wyjdziesz stąd żywy. Zawsze przez to myślałem, że to wino jest po prostu zatrute. Jak je wypijemy, to coś złego się stanie i pewnie większość osób pomyślała tak samo, ale to nieprawda. Z winem jest co ciekawe wszystko w porządku, a sam szef Wiecznego Ognia przetestować chciał tylko, czy nie jesteśmy czasem po prostu doplerami, a kielich był wykonany ze srebra. Jeżeli zdecydowaliśmy się na wypicie wina, znowu dostaniemy kilka opcji dialogowych. Jeżeli wybraliśmy pierwszą, trzecią i czwartą opcję dialogową, rozmowa będzie nadal kontynuowana. A opcji dialogowych będzie tam jeszcze w sumie całkiem sporo. I w końcu po tych wszystkich wyborach i tych wszystkich dialogach będziemy mieli opcję dialogową, o którą mi tutaj chodzi. Opcję zapytania go o skarb. Szukam skarbu, który do niedawna był w posiadaniu niejakiego Ziggy'ego Ravena. No proszę. Widzę, że pracujesz nie tylko dla Wiecznego Ognia, ale i dla przestępców. Pracuję dla tych, którzy mi płacą. Jak zwykła kurwa. Mniej więcej, tylko wachlarz usług nieco inny. Gdzie jest skarb? W Kowirskim Banku. I nie dostaniesz go ani ty, ani Roiven. Myślałem, że chcesz kupić informacje o Filipie. Tak, ale nie za wszelką cenę. Niestety, jeżeli wybraliśmy tą opcję, to nie będziemy mogli zapytać go jednocześnie o Jaskra, bo kiedy to zrobimy, ten po prostu nas potem zaatakuje. I misja, tak czy siak, zakończy nam się walką. No dobrze, w takim razie uwolnij Jaskra. Najpierw wypytujesz mnie o pieniądze kryminalisty. Teraz chcesz, żebym wypuścił na wolność świętokradcę i degenerata. A miałem cię za człowieka... cóż... istotę o pewnej moralności. Nie jestem z twojej bajki, to prawda, ale nie musimy się przecież ze sobą zgadzać, żeby ubić interes. Wcale nie musimy ubijać interesu. Mogę cię po prostu zmusić, żebyś powiedział, co wiesz o Filipie. Wątpię. Szczerze wątpię. A ja jestem człowiekiem wielkiej wiary. Co jest dość smutne, bo po raz kolejny ta opcja dialogowa była zaznaczona na kolor biały. I teoretycznie nie powinna prowadzić do żadnych konsekwencji. Do tego miejsca jeszcze wrócimy, bo jeżeli bezpośrednio zapytamy Kaleba o Jaskra, będziemy później świadkami naprawdę ciekawej sceny. Po tej całej rozmowie będziemy mogli usłyszeć ciekawy dialog, który będzie przeprowadzony z Dijkstrą, delikatnie inaczej niż ma to normalnie miejsce w grze, kiedy nie uda nam się dowiedzieć, gdzie znajduje się skarb Roivena. Jeżeli nie dowiedzieliśmy się nic o skarbie, a przyniesiemy mu tylko klucz, powie nam coś takiego. Mam nadzieję, że mój skarb nie płonie tam razem z łowcami. W ogóle go tam nie widziałem, a 20 ton złota jednak ciężko przeoczyć. Czy to znaczy, że przychodzisz do mnie z pustymi rękoma? Po pierwsze, to ty przyszedłeś do mnie. Po drugie, coś jednak w ręku mam. Klucz do skarbca. Znalazłem go przy Mengen. A ja muszę znaleźć ten skarbiec, tak? To nie będzie proste. No trudno. I tak nieźle się spisałeś. Z kolei, jeżeli od samego Mengego wiemy, gdzie znajduje się 20 ton złota, rozmowa będzie przeprowadzona inaczej. Mam nadzieję, że mój skarb nie płonie tam razem z łowcami. W ogóle go tam nie widziałem, a 20 ton złota jednak ciężko przeoczyć. Czy to znaczy, że przychodzisz do mnie z pustymi rękoma? Po pierwsze, to ty przyszedłeś do mnie. Po drugie, coś jednak w ręku mam. Klucz do skarbca. Znalazłem go przy Mengen. A ja muszę znaleźć ten skarbiec, tak? To nie będzie proste. No trudno. I tak nieźle się spisałeś. Na późniejszym etapie gry szukamy sojuszników, którzy potencjalnie pomogą nam w poskromieniu Dzikiego Gonu w misji Bitwa w Kaer Morhen. To czy znaleźliśmy skarb Dijkstry, klucz i poznaliśmy lokalizację tego skarbu, czy też nie, będzie miało ogromny wpływ na późniejszą odpowiedź Dijkstry, kiedy będziemy potrzebować sojuszników. Jeżeli nie znaleźliśmy jego skarbu, to odpowiedź będzie taka. Miałem wątpliwości, czy się do ciebie zwrócić. Ale co tam? Potrzebuję pomocy. O, ty potrzebujesz mojej pomocy? A to ciekawe. Mów. Wiem, że niedługo Dziki Gon zaatakuje Kaer Morhen. Szukam osób i środków, które pomogą nam się obronić. Dziki Gon? No, nie mów mi, że wierzysz w te brednie.
To nie brednie. Przekonałem się o tym dość boleśnie na własnej skórze. Wybacz, ale mam teraz własne problemy. Ciągle nie odzyskałem mojej zguby, a twoja pomoc zdała się psu na budę. Nie jestem ci nic winien. Z kolei, jeżeli udało nam się dowiedzieć, gdzie jest ten skarb, dowiemy się od Distry, że 20 ton złota wróciło do pierwotnego właściciela, a on pomoże nam w walce. Może nie bezpośrednio, ale taka pomoc to też pomoc. Wojownik ze mnie żaden. A Kaer Morhen jest poza zasięgiem moich wpływów. Z drugiej strony, gdyby nie ty, nie odzyskałbym skarbu. Słuchaj, zrobimy tak. Odpalę ci pękaty mieszek, dorzucę coś ekstra i będziemy kwita. Zgoda? Zgoda. Dziękuję. Dostaniemy od niego 1000 nowigradzkich koron i kilka naprawdę fajnych kamieni runicznych. Też de facto sporo wartych. Myślę, że można to nazwać pomocą. Z lepszym mieczem lepiej będzie się tłuc dziki gon. I tak właśnie w grze Wiedźmin 3 możemy pomóc odnaleźć skarb Dijkstry. Ale w tej misji jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą wam właśnie pokażę. Bo myślę, że ta scena jest jeszcze rzadsza niż ten cały dialog z Dijkstrą. Ale żeby ją móc zobaczyć, musimy cofnąć się do momentu, kiedy wraz z Kalebem siedzimy przy jednym stole. I zamiast zapytać go wtedy o skarb Roivena, musimy wybrać opcję pierwszą. To jest też strasznie źle oznaczona opcja. I kolejna pułapka, bo tak jak mówiłem, wybranie tutaj drugiej czy trzeciej opcji zakończy się bitką, chociaż obie te opcje zaznaczone są na biało, a nie na żółto. Ale jeżeli wtedy wybierzemy opcję pierwszą, będziemy świadkami naprawdę mocnej sceny. Przykro mi, że nie mogę pomóc, ale może jeszcze jakoś się dogadamy. Tylko wpierw zobaczymy, co u pani Marigold. Jakoś podejrzanie cicho się zrobiło. Chodź. Powiedział ci, gdzie jest Jaskier? Tak, ale... Please. Muszę się tobą zająć. Nie ma potrzeby. Nic mi nie jest. No, w każdym razie nic poważnego. Do wesela się zagoi. Przepraszam, że nie wyciągnąłem cię stąd wcześniej. Nie przepraszaj. Wiedziałam, na co się pisze. Jakby to powiedzieć, trochę się pośpieszyłaś. O co chodzi? Benge powiedział, że trzyma Jaskra na Wyspie Świątynnej, w kazamatach pod samą świątynią. Że planował mu egzekucję w Oxenfurcie. I że wypuszczą go zza krat tylko i wyłącznie na jego rozkaz, wydany osobiście. Cholera. Przepraszam, Geralt. Ja powinnam była pomyśleć, ale jak go zobaczyłam, to... Po tym, co przeszłaś, nie musisz się tłumaczyć. On i tak by nie przystał na to, żeby nam pomóc. Nawet gdyby... Wiem. Zamiast roztrząsać, pomyślmy lepiej, co dalej. Póki co Jaskier jest bezpieczny, ale poza naszym zasięgiem. Nie odbijemy go z Wyspy Świątynnej, to niemożliwe. A Menge już raczej nie wyda rozkazu, żeby go stamtąd przenieść. Dałoby się go ożywić? Może, gdybym uprawiała czarną magię, ale tak nisko jeszcze nie upadłam. Yennefer tak zrobiła i tylko dzięki temu... Ale ja nie jestem Yennefer, Geralt. I nigdy nią nie będę. Bardzo mi przykro. Widziałem, jak Menge palił jakiś list. Tuż przed tym, jak tu weszliśmy. Może było tam coś, co pomogłoby w uwolnieniu Jaskra?
Ale teraz to bez znaczenia. Rozumiem, że nie jesteś w stanie odzyskać tego listu. Niestety. Jestem tylko czarodziejką, nie cudotwórcą. Przeszukajmy go. Racja. Może ma przy sobie coś, co nam pomoże. W kieszeni ma tylko klucz do drzwi, weź go. Za paskiem nic, ale... Czekaj. Coś jest w podszewce. No i? Kluczyk do sejfu. Masz. Przekaż Dijkstrze z pozdrowieniami. Same ślepe uliczki. No nic. Musimy sobie jakoś radzić z tym, co mamy. Może jednak spróbujemy odbić jaskra siłą. Geralt, znasz mnie. Zawsze szukam rozwiązań. Łatwo się nie poddaję. Ale tu nie mam nawet złudzeń. To niemożliwe. Nikt nie uciekł z więzień pod świątynią. I nikogo stamtąd nie odbito. A próbowano? Próbowano, Geralt. Mówiąc dokładnie, ja próbowałam. Na krótko przed tym, jak tu przyjechałeś. I prawie zapłaciłam za to życiem. Jaskra mógłby wyciągnąć z więzienia tylko Mengę. Tak. Albo ktoś, kto wygląda dokładnie tak jak on. Doppler? Zgadza się. Myślałam o twoim znajomym, Dodo Biberwelcie, tym, co to podszywał się pod kupca Niziołka. Jaskier mówił, że był bardziej przekonujący niż oryginał. Do tego stopnia, że Vivaldi dał mu pożyczkę na parę tysięcy koron bez mrugnięcia okiem. Ta, tyle, że on się ukrywa. Może Priscilla będzie wiedzieć coś więcej. Trzymam kciuki. Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciała z tobą porozmawiać, ale nie tu i na pewno nie teraz. Przyjdź do mnie, jak będziesz mógł. A teraz... Teraz już stąd chodźmy. Dalsza misja toczy się tak samo. Natomiast mam jeszcze dwie fajne ciekawostki z tej misji, o których mogłeś nie słyszeć. Ta misja ma dwa główne zakończenia. Pierwsze to, w której pozwalamy Triss być torturowaną, aż do samego końca. I drugie zakończenie, w której nie pozwalamy na to. Jeżeli nie pozwoliliśmy, żeby Triss była torturowana, niestety nie dowiemy się, gdzie przebywa Jaskier. A jedyne, co znajdziemy przy Kalebie, to jakiś list. Kiedy udamy się z tym listem do Dijkstry, powie on nam takie słowa. Pomogłeś mi, więc należy ci się nagroda. Mimo wszystko. Zakładam, że nadal nie wiesz, co z Jaskrem. Nie, ale wpadłem na trop kogoś, kto może wiedzieć. Jakiegoś szpiega, zdaje się. Podpisuje się Jamurlak. Problem w tym, że w liście od niego jest mowa tylko o tym, jak zaaranżować spotkanie. Ale ani słowa gdzie. Zrujnowany dom na Zamurzu. Daj sygnał, a przyjdzie tego samego dnia, tuż przed północą. Nie powinienem może pytać, ale Dijkstra do cholery, skąd ty to wszystko wiesz? Odczytuję z lotu ptaków. Męczący jest ten twój sarkazm, wiesz? Mam gorsze cechy, wierz mi. A na koniec uniżona prośba. Nigdy więcej nie próbuj mnie oszukać. Nigdy. A my po tym wszystkim udamy się porozmawiać ze szpiegiem do jakiegoś domu pod Nowigradem. Myślę, że to jest dość znana scena, więc ją odpuszczę i nie będę wam jej pokazywać. Natomiast jeżeli dowiedzieliśmy się od Kaleba, gdzie przebywa Jaskier, ten spali w trakcie rozmowy te listy od szpiega, ale właściwie za bardzo nie będą one nam już potrzebne, więc cały ten podpunkt misji ze szpiegiem zostanie z naszej gry wycięty. A Dijkstra, zamiast informacjami o tym szpiegu, podzieli się z nami czymś innym, czyli pieniędzmi. No i dialog też będzie inny. Pora wyrównać rachunki. To groźba? Wręcz przeciwnie. Pomogłeś mi, więc należy ci się nagroda. Mimo wszystko. Nie fatyguj się. Wiem już, co z Jaskrem. To weź pieniądze. Ja zawsze spłacam swoje długi. Nawet wobec kłamców. A na koniec uniżona prośba. Nigdy więcej nie próbuj mnie oszukać. Nigdy. Dialog będzie też inny z Triss, w zależności od tego, na jakim etapie przerwiemy tą rozmowę z Kalebem. Jeżeli praktycznie od razu po wejściu stwierdzimy, że to pieprzyć i rzucimy się na strażników, Triss powie nam coś takiego. Działanie pod przykrywką to nie jest chyba twoja specjalność. Nie jest, prawda. Wolę prostsze rozwiązania. Najpierw bijemy, potem pytamy.
Jeżeli na samym początku rzucimy akcji w łowców czarownic, powie nam coś takiego. Akcji w takim tłumie? Geralt, to się nie mogło udać. Przepraszam, ale nie mogłem cię tak po prostu oddać na tortury. Za dużo dla mnie znaczysz. Z kolei jeżeli zapytamy go o skarb Roivena, a i potem o Jaskra, ten nas zaatakuje, a Triss później powie nam coś takiego. Co się stało? Myślałam, że Menge połknął haczyk. Połknął, do czasu kiedy spytałem o skarb. Geralt, przecież mówiliśmy, że... Ach. Zresztą mniejsza z tym. Jeżeli lubicie moje odcinki Smaczki z Wiedźmina 3, a jeszcze tego nie robicie, to zostawcie subskrypcję na tym kanale. Wpadnijcie też na giga szefowego wiedźmińskiego Discorda. A my, klasycznie, widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Cześć.